Głogów po raz kolejny odmładza flotę autobusów miejskich. Cztery hybrydowe pojazdy, które w najbliższych dniach wyjadą na ulice miasta, pozwoliły na obniżenie średniej wieku maszyn do 5 lat. W planach miasto ma już zakup autobusów elektrycznych. Od 5 lat wymieniliśmy 23 autobusy na nowoczesne. Bardzo się cieszymy, że zrealizowaliśmy przy tym 3 projekty unijne, bo z 3 różnych projektów zakupiliśmy łącznie 20 autobusów. To ogromne wsparcie, duże dofinansowanie, bo mówimy tutaj o łącznej kwocie dofinansowania na poziomie 16-16,5 miliona złotych przy zaangażowaniu odpowiednio środków komunikacji miejskiej. Łącznie wszystkie projekty kosztowały nas 30 milionów złotych. Od kwietnia w głogowskich autobusach wróci możliwość płacenia gotówką. Zrobiliśmy coś, na co pewnie ludzie czekali, bo widzieliśmy, że jest taka potrzeba. Na pewno sprzedaż też biletów papierowych przyczyni się do większego zainteresowania komunikacją miejską w Głogowie, bo faktycznie część ludzi zgłaszała nam, że oczywiście można płacić elektronicznymi narzędziami, czyli telefonem komórkowym, czy kartą płatniczą, ale to jest jednak niewystarczające, więc kilka miesięcy oczekiwań na powrót do sprzedaży biletów papierowych. Podpisaliśmy umowę i od miesiąca kwietnia te automaty zostaną zainstalowane. Myślę, że będzie to potrzebne i przydatne dla pasażerów. Regularne odmładzanie floty i inwestowanie w ekologiczne rozwiązania to droga nowoczesna, którą Głogów idzie od ponad 2 lat. Teraz to właściwie już jedzie autobusem hybrydowym. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.